Koles. Czujemy, jak piecze w żołądkach teraz. No i wychodzimy na razie stąd. Okej, okay, więc nasz domek zamknięty, a my ruszamy na plażę. Pierwsze wyjście, 8:00 i ruszamy na plażę. Zobaczymy, co, jak tam na miejscu. Zaraz wrócimy, najwyżej na jakiś tacos może pójdziemy, czy coś takiego, nie? No, pójdziemy na jakiś tacos, przejdziemy się po prostu. No i tutaj, w Ameryce Północnej, są też amerykańskie fury, co mi się bardzo podoba. Zobaczcie na przykład na to, co to Chevrolet. Fajne. Pierwsze takie doświadczenie nasze z Amerykami w sumie. Dobra, pierwszy tacos. Spróbujemy i powiemy. No, ogólnie spoko. Cena to 4 zł za jednego. I na początku pani powiedziała, że nie ma bez mięsa, ale później zaproponowała z jajkiem. Nawet nie wiem, czy mój nie jest bardzo syty, bo mamy z jajkiem i z ryżem. A ty już prawie kończysz. Śniadanie. Ale spoko, dobre. Trochę jałowe, w sensie mało przypraw, ale dobre. I to trochę ludzi, którzy lokalnie, w których je, więc chyba dobre miejsce. Teraz drugie próbuję. Nalałem sobie trochę z tego sosu. Teraz wziąłem takie frikoles. Z drugim rodzajem tego mięsa, wiesz? Tak, z drugim rodzajem tego mięsa. Pytała się, czy frikoles chce, czyli fasola, ale w sumie nie ma fasoli. Ale dobra. A powiedziałeś tak? Tak. Jest to. Bo tam troszeczkę. Nie wiem. Tak? Dobra, próbujemy. Co to jest? No, proste żarcie, ale dobra. I smakuje. Jest okej. Okay. Super. Za 2 zeta. Takosika. 4 złote. 4, no tak, w sumie tak. No. No. No, więc spoko. Spoko tacos. Najadłem się. Ja 2. Ja Ania też. 1. Z ryżem i z jajem. No. Nie, no ogólnie fajnie. Fajnie, bo w sumie 12 zeta, tak? Za 2 osoby, śniadanie. Tak, można zjeść łapkami, co też jest fajne, tak. Klimatycznie. A jak pójdziesz do sklepu, w sumie to więcej na śniadanie wydać, jak coś kupisz innego. No to będzie teraz nasza dieta się składała z tego. Obiad, kolacja, śniadanie, wszystko, nie? No i tak się języka też uczymy. Ani się podobają takie kokosy, bo widać, że spadają z palm i tam były słomki też powkładane w takie kokosy. Był też jeden taki cały, ale za płotem tutaj, a tam jest prochy, bo nie można wchodzić. Fajne, zamówimy sobie. No. Próbujemy też. Jasne. Duży. Coco Loco.
Dobra, więc teraz wracamy do siebie, przepakowujemy się i misja jest ogarnięcia karty do telefonu. Prawda, Aniu? Tak. Misja jest ogarnięcie karty do telefonu i podaje się powłóczenia po Cancun, bo teraz weszliśmy w drugą stronę jakby, w tą mniej zabudowaną. Cały? Cały, nie wiem. Jest, woda. W środku, jak to otworzymy? Maczetą. A tu jakieś pająki? Pajęcina. Dobra, więc otrzypujemy te pająki i mamy plan, bierzemy tego koko. Jakoś otworzymy, może? Nie wiem, czy damy radę. Ale bierzemy dziada, ciężkiego, dużego. Nie jest aż taki ciężki. Nie jest? Pokaż. O, pokaż. Jak na wielkość. 1,5 kilo, no. Nie jest aż taki ciężki. Dobra, to trzeba go do plecaka schować. Możesz do mojego. No i... Jest jak głowa człowieka. Tak, ludzkie głowy. Więc... tak. Dobra, więc 5 km mamy z rana zaliczone, bo około 2,5 odeszliśmy. No i teraz idziemy się przepakować, więc widzimy się już na miejscu, jeszcze parę przebitek jakichś dogramy. Royce, Royce. Zwróciliśmy uwagę, że też tutaj dużo samochodów jeździ bez tablic. Nie wiem czemu. W gratisie, nie wiem czy w gratisie, czy ktoś zostawił, były tutaj takie zupki Chinki. Ale zobaczcie, co tu jest napisane: habanero i limonka. A tu jest narysowane maksimum ostrości. No dobra, spróbujemy. Zobaczymy, co to jest. Krewetkowe. Tu jest piekło. O, ale dało po nosie. Takim ostrym maganie. No, a teraz, moi drodzy, zamykamy dom. Na 4 spusty. Są 3 w sumie. I ruszamy na podwój do miasta kupić kartę Skwar. Tak, jak się śmiejemy, że jak pokazujemy na telefonie, to widać tylko taką białą plamę od słońca. Madam. Gracias. Jest koło godziny 12:00, więc samo południe. Okej. Okay. Vamos. Vamos. Co? Na wrotkach tam jeżdżą. Mamy kartę. Mamy kartę. Zagłusza mnie. Mamy kartę. 450 peso Telcel się nazywa. To jest około 85 zł na nasze złotych. Polskie złotówki. No idziemy teraz na targ. Bo tutaj w Cancun są dwa takie duże targi. Idziemy na jeden z nich. Jeden się nazywa 23, drugi 28. Idziemy na 28 teraz. Tak, Mercado. Mercado 28, Mercado 23. A, to jest ta główna, tu musi być. No i powiedzcie, że to nie jest piękne.
Pasuje ci, Ania. Te dwójka czy trójka? Czy jedynka? Elegancki samochód. To twoja? Tak. Nasza w sensie. Nasza, dobra. No. Ale idziemy na piechotę na razie. I chyba jeszcze myślimy, żeby do Walmarta zajść, bo tutaj jest gdzieś, ale zastanawiamy się nad tym jeszcze, bo jest daleko, żeby kupić kabel do... bo mamy iPhone'a teraz nowego, jakiegoś, w sensie nowego, starego. Dostaliśmy. I... kabel, który mamy, nie działa? Tak. W sensie, nie działał wcześniej, ale w samolocie pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja, że przestał się ładować od niego, no więc myślimy, żeby kupić jakiś inny. No, żeby mieć drugi telefon w razie W. Nie wiem, czy tu coś w środku widać, czy jest cień, ale... Hola! Ale jesteśmy. Oj, piękności. Piękności. Free shot tequila. Free shot. Hello guys. Hola. To, gracias, Aura. No, thank you, gracias. Buen dia. Buen dia. Gracias, gracias. Tak, wszyscy chcą wszystko sprzedać w sumie. Gracias, gracias. Gracias. A, gracias. No, wszyscy chcą wszystko sprzedać, ale to normalne na takich targach. Czekamy na żarcie. Zamówiliśmy sobie coś. Zamówiliśmy enchiladas de queso. Enchiladas de queso, tak. Enchilada z serem wegetariańskiej zakładce, więc pewnie bez mięsa będzie. To jest jaki? Mega ostry? Nie wiem, czy mega. Mam nadzieję. Ja lubię mega ostre. O, czekamy. A to pan gra? Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Zobaczymy, co dostaniemy do żarcia. Jak to będzie wyglądać. A, i tam jest nasza kuchnia. Jest ruch jakiś tam, to chyba spoko. Jako przystawkę dostaliśmy nachosy, limonkę, ale to chyba dodania. I pan powiedział, że sos jest ostry, więc jak powiedział, to podejrzewamy, że będzie. Bartek spróbuje, przetestuje. Powiedział się nie za dużo. Robią szklane. Dobrze, że są chusteczki. No tak, ja wydaje mi się, że mam sporą granicę jedzenia ostrego, ale jest no tak naprawdę porządnie, porządna sikiera. Na pewno jest dwa razy mocniejszy od tabasku. No, przynajmniej wiedzą, że dużo się nie jedzie. Coś takiego, miały być tortille, chyba są pod spodem, ale jest coś takiego. Ten jest habanero, ten jest ostrzejszy, definitywnie, tych jeszcze nie próbowaliśmy. I Pepsi go sobie wzięliśmy, a to jest Maggi, tylko że taka też z jakimiś paprykami ostrymi. Bon appetito. Nie, to po francusku. Jak po tym? Jak? Nie pamiętam, też. A to jest chyba mus z fasoli. No i spoko. Salsa picante, bo czujemy, jak piecze w żołądkach teraz. No i wychodzimy na razie stąd. Teraz idziemy gdzieś sobie usiąść i posiedzieć trochę. Bo się człowiek najadł mocno. No, dobrze, chudzi jesteśmy, oszczędni. Jeden posiłek na dwie osoby starcza. Na jedzenie obydwoje, tym bardziej, że pikantem się szybciej człowiek najada.
Piecze buzia, ale super, fajnie, tak. Smacznie. Ja chcę się tak przystosować, żeby żaden Meksykanin mi nie powalił z ostrością. Będę Matek? Zawsze mówił co? Pójdziemy sobie zaraz iść usiąść na chwilę, bo to jedzenie trzeba przetrawić. Tak, siesta. No, żaden Meksykanin mi nie powali z ostrością, będę zawsze mówił. Znaczy ogólnie to jest spoko, bo już jakby buzię mam wyćwiczoną, tak, że mogę takie ostre zjeść i przeżyję, ale mam problem później z żołądkiem, bo mój brzuch jeszcze nie jest do tego przyzwyczajony. I trzeba obalać, bo może się chcieć do toalety w każdej chwili. I grzeje, kurde, także ło. 40, w ogóle 30 stopni dzisiaj jest, w cieniu. Walmart znajduje się 850 metrów od parku. Idziemy i ogólnie teraz zauważyliśmy, że jest... Marketu. Tak, od targu. Zauważyliśmy, że coraz mniej ludzi na ulicach i się zastanawiamy, czy my też się powinniśmy schować, bo ogólnie tak pali słońce teraz, że no ciężko jest. Ciężko jest wyrobić. Nie wiem ile, jak było 30 o 10 stopni, to teraz jak jest z 15, to pewnie jest 80. Nie no, jest gorąco. Skwar. Tam trochę. O, z parasolkami ludzie chodzą. Widziałem, że kobieta szła z parasolką. Może to jest patent. Kupić sobie parasolki. Jesteśmy w Walmartcie. Ale to jest duże. Ale tu jest chłodno i przyjemnie. Tak, jest klima. Na razie jesteśmy na lodówkach. Nie wiem po co. O, wentylatory. Chociaż mamy dwa. No i niestety trzeba chodzić w maskarinie. No ogólnie i... to wszędzie trzeba chodzić w zamkniętych pomieszczeniach. Tak. Ale spójrzcie, taka bułka na przykład kosztuje peso 40, czyli tam 30 groszy, powiedzmy coś takiego. Czyli w sumie nie tak drogo. Za pieczywo, nie tylko takie rzeczy. Spoko. Ale nie bierzemy, nie potrzebujemy. No i teraz w sumie właśnie dzisiaj taki dzień bez planu, więc nie wiem gdzie idziemy. Gdzie idziemy, Aniu? Przed siebie. Przed siebie, no przed siebie, jak będzie coś ciekawego, to będziemy dawać znać. Ale to jest molo. Amerykański. A zagadał nas pan z debady, który udawał, że jest Chin. Zabawny tak. Był bardzo. Pyta się skąd jesteśmy. Z Polski, mówi, że ma dziewczynę, miał dziewczynę pierwszą z Polski, a on mówi, że jest z Chin i ci mi ciało, ciało, ciało. Tak, mówi, że Polacy bardzo lubią czekoladę, jak kiedyś ich spotykał, to zawsze chcieli czekoladę. Tak. Teraz mamy jeszcze plan dograć początek pierwszego filmu. Więc będziecie wiedzieć w którym to momencie, jak dotrwaliście do teraz. Witajcie w Meksyku! Proszę raz będzie. Czekaj, mi raz może. Jeszcze raz, czekaj. Witajcie w Meksyku! Nasze dalsze przygody rozpoczynamy tutaj, a zaczęło się to tak. Dziękujemy naszym patronom Danielowi Chyrzemu, Maciejowi Cetewicz, Pawle Bronie, Anice, Paulinie i Bartkowi. Dziękujemy za wsparcie finansowe i nie tylko, dzięki czemu możemy wspólnie rozwijać nasz kanał.